Cześć, witajcie. Dzisiaj jadę właśnie samochodem, Auriskiem, ale postanowiłam przejść się tutaj. Widzicie, nowe samochody są i po prostu chcę sobie pooglądać. Co ciekawego jest, są najróżniejsze wersje, na które mnie nie stać, ale oglądanie jest za darmo. Tu są nowe samochody. Są również samochody używane tam z tyłu, można sobie właśnie coś wybrać i mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się zmienić to moje pudełeczko na ciut nowsze. A my niebawem jedziemy do właśnie przejechać się w miejsce o nazwie chyba Krysuwik. Pojedziemy, zobaczymy, nie wiemy. Wszystko jest właśnie pod znakiem zapytania. O, znalazłam samochodzik, którego się naszukałam, a stał zupełnie gdzie indziej. Zobaczcie, oto jest właśnie Auris. Auris, którym dzisiaj sobie pojedziemy z Arkiem na wycieczkę, jest całkowicie zamarznięty. Także na razie czekam, aż się rozmrozi, ponieważ nie mam nic, żeby szyby sobie odskrobać, a w środku też nic nie było, także taki mały minus, ale ogólnie plus, bo całkiem ładnie wygląda w środku. Kolor mi też by się mógł podobać, zobaczcie, bardzo ładnie jest w środeczku, przyjemnie, można sobie usiąść, siedzenia są podgrzewane, radyjko tutaj jest też całkiem sympatyczne. O. I bardzo ciekawy panel jest tutaj właśnie, zmniejszające się wszystko tutaj temperatury, czy właśnie siła nawiewu. W środku jest tutaj taka skrzyneczka i są właśnie podgrzewane fotele lub można sobie telefon naładować, albo w ogóle gniazdko jest tutaj do zapalniczki. Czyli coś innego można naładować. No a ja na razie czekam, ponieważ no całkowite zaszronienie jest i tak nie można niestety jechać. Thank you.
No, to jedziemy sobie, widzicie, fajnie jest, mamy fajny samochodzik, naprawdę super się prowadzi. Pierwszy moment było trochę dziwnie, bo jednak jadę w gorszej wersji trabantowej, a tu przesiadłam się do porządnej limuzyny. No taki limuzynowaty jest ten samochód. Czuć po prostu lepszy komfort jazdy w porównaniu do mojego. Widzę, że mi nawet tu pokazuje, że mam jechać 70 na tej drodze, czyli ma jakiegoś GPS-a wbudowanego. Siedzenia podgrzewane są. Co tu jeszcze z ciekawostek? Szyba przednia i tylnia jest, zdaje się, podgrzewana, bo jest guzik. Także jest całkiem sympatycznie i bardzo wygodnie mi tu się jedzie i siedzi. Siedzenia są takie typowo toyotowe, ale są dużo lepsze jak te moje, bo ja już czuję pod plecami, w moim tego nie ma. Także bardzo dobrze mi się w nim siedzi. Kiksterka bawi uczy. No. Co? Nie wiem, może ktoś zrozumie, kto ogląda Okej, YouTube'a, dobra, to bo ja tam zrozumie. nie wiem, o co chodzi. Nie ta era. Jedziemy sobie na wycieczkę. Pojechaliśmy teraz na Krysuwik. Za nami była ogromna mgła. Ja myślałam, że w ogóle będzie tam mgła i nic nie będzie widać, ale tu już się wypogodziło, jest bardzo ładnie. Powiem wam, że widoki są naprawdę excelent, takie niesamowite. Niesamowite i nagrywaj widoki właśnie, bo będą właśnie oglądać widoki na twoim kanale. Nie, Przepiękne niebo mi się nie jest. chce Nie chce ci się vlogować. vlogować. Jest super niebo, piękne właśnie zimowe kolory, także zima już niedługo będzie, bo jest teraz mróz już zapowiadany i po prostu prawdopodobnie śnieg już będzie w przyszłym tygodniu u nas. Zrobiło się mroźno, tu gdzieś powinien być termometr w tym samochodzie. O jest, mam. Jeden stopień jest tutaj narysowany, pokazany. Ale z tyłu za nami chmura. Mam nadzieję, że to właśnie widać w tej małej tylniej szybie, jak mgła tam jeszcze właśnie taka chmura fajna jest. No co, chcieliśmy dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak się jeździ na Islandii, jakie drogi są, jak trzeba się zachować albo się nie zachowywać. Ale sprytnie lokuje program, nie? Ja to w ogóle chyba trzeci raz dopiero w życiu w takim sponsorowanym programie biorę udział, ale to w ogóle, no muszę wam powiedzieć, że jestem taki, no, zadowolony, że ona tak sobie umie ogarnąć, bo to tak nawet trochę mnie w to wkręciła, ale wam powiem, że fajnie, że jej dali auto z wypożyczalni za Friko i jeszcze coś sobie może nagrać i w zasadzie nie mają jakichś specjalnych wytycznych, co ma nagrać, tylko żeby nagrywała, więc No tylko nagramy. film później chcą obejrzeć, także No. na pewno dostaną ten film. Dwa filmy w sumie nagramy, bo jeden Tak. taki krótki, dzisiejszy promocyjny, to ja go zmontuję, a ty jutro swój, No, nie? dokładnie. Mój będzie vlogiem, właśnie ten, który teraz leci. No, więc zobacz, jakie piękna lawa. Ja bym chciała to później pokazać. Właśnie jak będziemy wracać, to nagramy właśnie w drugą stronę lawę. Ja chciałam opowiedzieć o tych drogach, o turystach, o ludziach, którzy przyjeżdżają do Islandii w ogóle, którzy jeżdżą tymi drogami, więc Ja myślę, że to ciekawy temat, bo tutaj tak. o jeżdżeniu, no to na pewno i ty, i ja mamy trochę tych anegdot No, ja mam dużo z anegdot. jeżdżenia. Ja Tak, tu no może nie miałem anegdoty, kilka co wypadków. historię. Też widziałam wypadek przede mną, kiedyś jechał po prostu gościu i w pewnym momencie obróciło ten samochód o 180 stopni, czy 360 nawet. Akurat to było parę lat temu, myśmy nagrywały kamerą, moja mama siedziała, nagrywała i bateria jej się wyłączyła. Dosłownie w momencie, kiedy to się stało, więc nie jest to udokumentowane, ale była dziura w drodze i po prostu facet jechał za blisko pobocza i wjechał w kołem w tą dziurę i po prostu obróciło mu ten samochód. Całe szczęście, że akurat on jechał sam, że nic się tak nie stało, że jakiegoś korka nie było, nie? No ale to są takie różne historie na Islandii. Ja też jeździłam po górach w zimę, gdzie w pewnym momencie po prostu ja nic nie widziałam, i to jest taka anegdota tutaj, że nie widać wycieraczek w samochodzie. I to też trzeba bardzo uważać, jak się jedzie we mgle, ponieważ mgły na Islandii potrafią być wyjątkowo grube, takie, to się mówi, Mięsiste. mięsiste, No, tak, takie kremowe. kremowe. I naprawdę nie do opisania. Na wschodzie Islandii są najgorsze mgły, i tam są bardzo wysokie góry. I trzeba naprawdę się skoncentrować i powoli jechać, i nie szarżować, bo można spaść z góry po prostu razem z samochodem. Już teraz są zabezpieczenia porobione, jak ja jeździłam, nie było tego, nie?
No co ty, ja tam jechałem kiedyś, jak się jedzie z Egilsztadi jedynką do Dupi w ogóle, nie? No, no to już są zabezpieczenia porobione, kiedyś Na tego nie tej było. jedynce, to wiesz, te zabezpieczenia takie jak są, no to se, wiesz, można... O, znaczy nie będę tego już komentował, No i tu właśnie. mamy właśnie drogę. Ale będziemy wracać, to może No to dobra, to nakręcimy. będziemy Ale zróbmy wracać. sobie taki tok do końca, bo Dobra, to potem dobra, już tego nie no. będziesz chyba Nie, obcinać, ja nie nie? obcinam, ja staram się tak jak jest, tak po prostu leci, nie? Żeby Więc tak właśnie wam nie powiem, wycinać. wracając do wypadków, o kurde, wy asfaltowali Nie, tutaj tak? shooter Nie, jest dalej, o, jest jest jeszcze już shooter się bez. zacina. No to Okej, fajnie. okay. To Gdzie ty teraz tam będzie dziury? nas troszkę bujać, bo wjechaliśmy na taką fajną drogę, a to potem musimy jakoś No i właśnie to jest też jedna z rzeczy, powieść. że jak jest znak, że droga się kończy, to trzeba bardzo uważać, zwolnić przede wszystkim. Mogą być dziury. Zaraz za asfaltem na ogół są dziury i po prostu, no można koła rozwalić, felgi, wjeżdżając po prostu z prędkością światła, jak ja to mówię. Na przykład ktoś jedzie 90, bo tu jest 90 tylko maksymalna prędkość. No i właśnie jeszcze jedna rzecz, trzeba przestrzegać, jakie są znaki drogowe. Jeżeli jest napisane, że jedziemy 80 albo 60, to po prostu nie jedziemy na przykład 90, dlatego że, ach, bo można jechać. Pamiętajcie, ktoś postawił znak z jakiejś przyczyny i za rogiem może być na przykład, za rogiem, może być ostry zakręt i po to jest ten znak, żeby zwolnić. Albo właśnie można wjechać na drogę szutrową, albo wjedziemy na coś, na co po prostu nie jesteśmy w ogóle przygotowani, bo może być most, który jest jednopasmowy, zwężany. Te mosty jeszcze są na Islandii. W tej chwili część już ich pozamieniali na dwupasmowe. No, ale nigdy nic nie wiadomo. No, jesteśmy na szczycie góry, przepiękny Genialny widok. zjazd jest, nie? Tak, Jak ja dobrze. właśnie automatem nie bardzo lubię jeździć, bo ja A już bym nie, się to tu nie. z redukcją zrobiła i w ogóle Co ty, on ci elegancko. wyredukuje Ja wszystko. wiem, ale ja się śmieję, że ja automatem nie umiem jeździć. Jest to Toyota Auris, 1,2 litra silnik turbo, Przypominam, jest to Toyota. Toyota, hybrydowy, Toyotowy. Chcieliśmy wspomnieć, że jest to Toyota. Tak, chcieliśmy wspomnieć, że Toyota Auris, rok 2018 i nie wiem właśnie ile ma kilometrów tutaj przejechana, bo nie wiem gdzie ten licznik jest, ale ja nie sądzę, że ma więcej jak 7,5 tysiąca, bo wymiana oleju tu jest zaplanowana na 7,5 tysiąca, także jest to na pewno zupełnie nowe autko. O, już jesteśmy na Toyota, marki Toyota. marki Toyota. I tak, i właśnie a A propos tych mówiłem dróg. ci o tym, że jechałem kiedyś Toyotą. Toyota, tak, Tak. właściciel, posiadacz Aygo, Toyoty Aygo, I tak. większość Corolli teraz w samochodów, Aurisie. jakich posiadałem na Islandii, to były Toyoty. I moja pierwsza Toyota, którą tutaj właśnie jechałem na Islandii, to miałem taki wypadeczek sobie śmieszny, że pojechaliśmy na Golden Circle, nie? Tylko od tej strony tutaj od Gullfoss. Thingvellir pojechaliśmy nie od Selfoss, tylko od Thingvellir pojechaliśmy w stronę właśnie Gliseru, nie? I tam wiesz, przed tą fabryką czekolady, Mika czy co, nie? Jest ta taka polska babeczka, co te A czekoladki coś robi. jest, ktoś jest, No, tak. Mika to się, czy Mika chyba Nie się wiem, to ale jest nazywa. coś, tak. Słyszałam coś Ja kiedyś wam to dawno temu, nagrywałem no. w jakimś filmie, więc jeśli ktoś przejrzy te moje ponad 300 filmów, to znajdzie w Albo którymś, nie? podkleimy linka tutaj do tego filmiku. Myślisz, A Mili? myślę, że ja znajdę, że pewnie ktoś sobie przeglądnie moje filmy, bo mi się nie chce tego oglądać, nie? No. No i sprawa jest taka, że zjeżdżałem tam z górki. Oczywiście pojechaliśmy w zimie na letnich oponach. Wspomnę, że było to auto marki Toyota. I zjeżdżaliśmy sobie z górki, kumpel nie wyhamował i jak wyrąbaliśmy w zaspę ze Uja. śniegu, nie wbiliśmy się, wiesz, Skądś to także znam, też raz wjechałam w zaspę. drzwi nie można było otworzyć, tak No, wbiliśmy a się, nie, to nie? ja tak nie. Ja wjechałam i nie mogłam się wycofać, bo mi się o zderzak zaczepił mój stary samochód. Nie była to Toyota, nie będę wspominać mojego starego Ale samochodu. warto wspomnieć nazwę Toyota. Bardzo tak. Dzisiaj będzie tylko Toyota, tak. Ale nie, mój stary samochód był fajny, bo to był mój pierwszy samochód, ale nie będę wspominać dzisiaj marki. Bo po prostu był taki fajny, że przy 153 tysiącach kilometrów po prostu silnik się rozwalił, padł, zabory wywaliło, no i tyle, ciśnienie, gdzie nic nie było jakoś szarżowane, ani nic, skrzynia biegów była rozwalona, elektryka cała siadła, no także po prostu na pewno nie kupię takiego
modelu jeszcze raz. Znaczy ich już nie ma, ale tej firmy, nie? Jakoś tak nie bardzo. Ja miałem Corollę, pierwsze auto moje tutaj na Islandii. No, powiem ci, że wszystko wysiadło w niej oprócz silnika, nie? Ale, no. Ale to był chyba 94 rocznik, no czy tak. Coś takiego. To taki stary trup. Nie, no moja Corolla, właśnie nią jeździłam 5 tygodni z rozwaloną przepustnicą i po prostu Corolla jest takim samochodem, Corolla, Toyota jest takim samochodem, że po prostu zepsuta, ale będzie jechać, ona ma jechać. O, Mikołaj, ale ja, zobacz jaki Mikołaj. No to jedziemy dalej, niestety nie pozwolono Mikołaja nagrać, ponieważ jest to reklama jakiejś innej firmy, która, wiadomo, jak są reklamy, to nikt nie chce wiedzieć, jaka firma, jaka reklama, dla jakiego produktu i tak dalej. Ale przed nami mega widok, słońce przepięknie świeci. Ja też mieszkałam w takich miejscowościach, że na przykład za dużo jak się używało tego stopu, hamulca, to przepalał się i ludzie po prostu na znaku tam w mieście u mnie kończyli, nie?
Dobra, to co tam jeszcze pogadamy o tej sytuacji drogowej na Islandii? Powiem Wam szczerze, że tutaj wszyscy na zimę kupują te opony z kolcami, co ostatnio się dowiedziałem, kupując w serwisie opony do nowej Toyoty, jest niepotrzebne i nawet jest wręcz szkodliwe, bo tak jest z tymi kolcami, że one są fajne na śnieg i nadają się do poza miasto, ale tutaj w Reykjaviku czy ogólnie w aglomeracji przeważają raczej lody, a na lód nadaje się bardziej zwykła opona, która się rozgrzewa i jednak na tym lodzie faktycznie hamuje, trochę No, na go kolcach można się topiąc. przejechać, jak na łyżwie. Tak, a kolce właśnie na lodzie zachowują się jak łyżwy. One Tak, co prawda bo moja mama rysują, miała kiedyś ale. takie właśnie zajście na lodzie i, że tak powiem, obróciła się samochodem. Więc powiem Wam szczerze, nie ma się co tak tymi kolcami zachwycać. Nic szczególnego w nich nie ma. No, taka No, tu jest fanaberia bardzo fajny islandzka. znak, można zwrócić uwagę na znak drogowy. Kamienie mogą spadać z tych gór. No, kiedyś tu widziałem, jak kamień spadł. Nie taki niewielki, ale faktycznie spadł na drogę. Gdyby ktoś jechał, to by mu porysowało No samochód. to wyobraź sobie, że ja mieszkałam w miejscowości niedaleko której były straszne góry. To jest Bolongarvik. I z Bolongarvika po prostu już w tej chwili tej drogi nie ma. Wybudowano tunel ze względu na to, po prostu jakie głazy spadały. Naprawdę głazy. Była bardzo niebezpieczna droga, no taka podobna do tej w sumie. I tam były takie siatki z boku z kamieniami, takie, żeby to wszystko nie spadało. Ale to cały czas spadało, aż w końcu wybudowano bardzo ładny tunel. Także jest otwarty parę lat temu. I nawet internet działa i radio jest w tym tunelu. Także bardzo dobry tunel jest. Nie, niestety wszystkie tunele tego nie mają, nie? No, To co ci? Mikołaj tam jest. No, tam daleko gdzieś. Daleko tam i nie pozwolili nam go nagrać. Ale to jest niebieski Mikołaj chyba z Milki. Nie wiem, kto ma niebieskiego Mikołaja. Myślę, że jakaś sieć telefoniczna czy coś, nie wiem. Nie wiem, nie pozwolili. Co Zaczęli z tym? straszyć, że pozwą nas do sądu, jak nagramy Mikołaja. Ale sprzęt mieli profesjonalny, chociaż dronem nagrywali takim przeciętnym, wam powiem. Nie mieli jakiegoś DJI-a, co prawda, ale takiego sobie przeciętnego. Ale my jadąc teraz po prostu nagrywamy drogę. I my nagrywamy przy okazji Mikołaja. Bo taka prawda jest, nie pojechaliśmy go nagrywać, bo nie pozwolili, to pojechaliśmy, no ale teraz to po prostu sam z siebie się nagrywa, bo ja drogę nagrywam. A jaki brzydki. No, brzydki, nie brzydki, ale sam fakt, że Mikołaj był i to było fajne i bardzo poważni byli, no ale wiadomo, prawo autorskie i w ogóle wszystko, także no niestety nie można go było nagrać. Sam się nagrał. Trochę teraz tego siutru zobaczycie. Tak. Za chwilę będziemy tam jechać i co wam powiem, no. Najczęściej jak tu ktoś przyjeżdża do Islandii, to raczej w jednym miejscu, w którym ląduje, tam przebywa bardzo długo i na tę zimę raczej też masz pewnie takie doświadczenie, że ci ludzie się nie ruszają za wiele spoza miejscowości, w której są, No nie? nie, bo czasami są to odcięte miejscowości, po prostu nie wyjedziesz. Więc tu nie Cała ma aż takiego wyprawa. stresu, bo no jak ktoś jest jakimś, nie wiem, hardkorowym podróżnikiem, no to musi mieć jakieś hardkorowe auto, ale w zasadzie auta typu Toyota Auris czy Toyota Aygo wystarczają do tego, żeby Właśnie, się. warto nadmienić, że auto pokroju Toyoty Aygo Aygiem można całą Islandię objechać, bo dużo turystów myśli, że przyjeżdżają na Islandię, oni już muszą 4x4 Jeepa wypożyczyć, żeby Islandię objechać. Toyotą Aygo objedzie się całą Islandię. No oczywiście nie objedziemy w środku Islandii, bo tam już trzeba mieć 4x4 napęd. I ważna rzecz, nie wolno, ale nie wolno jeździć po mchach. Są ogromne kary za jeżdżenie po mchach. Mchy się odbudowują przez naprawdę bardzo długi czas, to są dziesiątki lat, żeby się mech odbudował. Turyści niestety poniszczyli nam tutaj te mchy islandzkie.
I w tej chwili zawyżono mandaty, także mandat za takie wjechanie na mech i zostawienie śladu opon naprawdę będzie wysoki. I bardzo dobrze, bo to jest natura i to trzeba szanować. No. Mnie ostatnio cyknął radar między Kaptam Fjardur a Kopa Wogór, nie? Mhm. Tam przed Smaralindem. Ciekawe, ile dostanę pozdrowienia od rządu islandzkiego. No, to pozdrowienia, no, prezencik, ale w mieście jest taniej jak poza miastem, także o, znak, że droga szutrowa będzie i będziemy wjeżdżać na górkę. O, to jest ostrzeżenie na razie. I patrzcie, to można jechać 80, no bo to jest drugi znak, już na drodze asfaltowej, że jest 80, czy na szutrowej? Nie, no na szutrowej, bo my jedziemy asfaltem i że 80 jest, ale naprawdę, ja teraz jadę 47, pokazuję, 49. Nie warto, bo można w dziury wjechać i trzeba bardzo uważać. To jest abstrakcja po prostu z tym, jak oni odczuwają te... O, i tu właśnie dziury mogą być. O, tu. Tutaj jest znak, że nie będzie widać kogoś z drugiej strony. Trzeba jechać prawą stroną, trzymać się, ponieważ jest górka i nigdy nie wiemy, kto nam wyskoczy. Za górki. A jak oceniasz, nadaje się to auto do takiej jazdy? Spokojnej, tak. Bo to jest automat, więc oj, mamy samochód, tira jakiegoś ciężarowego.
Perfect.
We'll be right back.